Cześć, oglądacie Hack PC, w którym pomogę Wam usprawnić i przyspieszyć Waszą pracę z komputerem. Dzisiaj w odcinku wirtualne pulpity. Jeśli pracujecie z dużą ilością programów, a chcielibyście wyeliminować bałagan na pulpicie, tematycznie pogrupować aplikacje, czy po prostu zwiększyć komfort swojej pracy, możecie zastąpić standardowy pulpit kilkoma równoległymi, pomiędzy którymi łatwo będziecie mogli się przemieszczać. Aby pobrać instalator, który zmieni pulpit w cztery wirtualne, należy najpierw wejść na stronę Dexpod.d, a następnie pobrać, zainstalować i uruchomić program. Po chwili w dolnym pasku zadań powinna się ukazać ikona pobranego programu. Kliknięcie w nią dwukrotnie przeniesie nas do podglądu aktywnych pulpitów. Natomiast by przełączyć się na któryś z nich, po prostu wystarczy kliknąć wybrany, a system natychmiast na niego nas przeniesie. Ciekawostką jest fakt, iż w ustawieniach programu można stworzyć imitację kostki 3D, która będzie odpowiednio animowana w trakcie nawigacji pomiędzy pulpitami. Kliknięcie w prawy przycisk myszy na ikonie znajdującej się w dolnym pasku zadań rozwija menu z dostępnymi opcjami programu. Dzięki umiejscowionemu na górze wysuniętemu menu możemy przenieść się bezpośrednio na pożądany pulpit. Dla fanów skrótów klawiszowych przygotowano kombinację klawiszy Alt plus numer, gdzie każda kolejna cyfra jest przypisana do konkretnego pulpitu. W kolejnej sekcji ustawienia mamy możliwość zdecydowania, ile wirtualnych pulpitów nas interesuje, który powinien być pulpitem startowym oraz czy program powinien się uruchamiać wraz z włączeniem komputera. Dodatkowe opcje dotyczą funkcjonalności programu. Możemy zdecydować, czy zezwalamy na różnorodne tapety na poszczególnych pulpitach, gdzie powinna pojawić się ikona powiadomień programu, czy jakie klawisze skrótów chcemy używać. Dzięki sekcji okna pulpitu możemy zarządzać aplikacjami uruchomionymi na oddzielnych pulpitach. Super przydatną funkcją jest również menadżer pulpitów, który w jakimś stopniu przypomina exposé systemu macOS. Dzięki niej w łatwy sposób możemy zlokalizować aktualnie potrzebny program. Ustawienia pulpitów możemy spersonalizować i zapisać, dzięki czemu z łatwością będziemy mogli przełączać się pomiędzy konkretnymi ustawieniami dostosowanymi do określonej potrzeby czy osoby. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podpisać konkretny pulpit, wpłynąc na rozdzielczość, głębię koloru czy nawet odświeżanie ekranu. Jak widać, korzystanie z wirtualnych pulpitów umożliwia znacznie lepszą organizację pracy. Przykładowo jeden z nich może być multimedialny, drugi prywatny, a trzeci biurowy. Jeśli z jakichś względów będziecie jednak chcieli znów korzystać z jednego tylko pulpitu, wystarczy, że wybierzecie funkcję Zakończ, co spowoduje całkowite zamknięcie programu wraz z uśmierceniem wszystkich wirtualnych pulpitów. Jeśli interesuje Cię więcej ciekawych wskazówek, zapraszam na Webshake TV. Natomiast jeśli chcesz mi zadać osobiste pytanie na temat swojego peceta, wal na nasz fanpage na Facebooku. Cześć!